Słuchaj, rekrut Kamil jest takim gigaczadem. Co zrobił? Jak chce, to się potrafi. Mówię do rekruta Kamila: Kamil, potrzebujemy kamieni na rzeczy do SGOC, nie? I Kamil mi dzisiaj wysyła o 13 zdjęcie, że ma 8 osób, co mu na górniku zapierają. No nie gadaj! No i to jest rekrut! Jakiś chłop coś dla nas znalazł, człowieku. Wszystko idzie normalnie jak z automatu, rozumiesz? Jak z procy wystrzeliwana jest armata, 10 armat grzmiało, wstąpiłem na działo, rozumiesz? A, Karbi. Mogę mówić? Hello? Czy nie mogę likować? O! Cześć! Ty jadę z Karbi do miasta. No, Karbi jest, a ty nie, a ciebie nie ma. Rozmawiamy z Spido. O, no jest, okay, jest no to, co no, to na barze, halo, Spido, dobra. Krzyczy ci do słuchawki. Już się rozłączyłem. Mogę ci likować? Cześć, Micia. Mety, czy nie? No? Nie chcesz wiedzieć. No, Spido już likował, jest drugie laboratorium na Paleto. Tak? Gdzie? I jest zmieniony przepis mety. O, ku. Jest teraz 5 slotów na rzeczy w piecu. Ej, witam! Nie było tego chłopka. Dobry. No chłop ogólnie Siemanko. Mówi, że mogę coś sprzedać, ale ten, ale nie mam nic. On jest od mieszkań. To są rzeczy z mieszkań. To są rzeczy z mieszkań. Tak. Okay, ale daj numer konta. I tak za znalezisko się należy. Gdzie to się wchodziło? Tam chyba, bo są te samochody. Tutaj? I... O! I to jest taki sam, no nie? Taki sam, ale nieźle schowany, nie? Siema! No. Siema. Cześć. A jak tam idzie? Czy nie? Nie no, kminimy. Jest ciężko? No, trochę jest namęcone. Ale już Czekaj, jakie rzeczy tam doszły nowe? Bo nowe itemy doszły, nie? A jakie są? Nie, te same nie? są. Te same? A to no, czemu sprawdzaliśmy wszystkie sklepy i nie ma nic nowego. Dalej ciekawe. Zapałki, tabletki, energetyk chyba. Ciekawe. Ale jest więcej miejsc, no chyba, że coś doszło, a my nie wiemy. No ale próbujemy na tym, co było, bo nic nowego się nie pojawiło w sklepach. Okej, to powodzenia, chłopaki. Powodzenia. Ciekawe. Fajne. Panowie, dzisiaj mamy dwie rzeczy do zrobienia. Po pierwsze, ogarnięcie jubilera, kiedy będzie w końcu otwarty. Po drugie, ogarnięcie DI. W sumie nawet nie wiem, od czego zacząć poszukiwania. Dobra, jak odnaleźć Die? Polecieć do Asgardu. Jak polecieć do Asgardu? Zapytać się na komendzie. Nie, matematyka jest bardzo prosta. Finalnie to wina Evrona. I tak płynie bardzo przykry rok. O kurwa. Przejmuj. Daniel i Wojtek są! Ci za... O kurwa, dobra, to pomagam im! Pomóżmy im. Daniel i Wojtek! Cześć, na tym BTW te zdjęcia z pacyfiku. Nie! To ja ci wysyłałem. O k***a! R***li ich! O k***a! Ja bym jakoś pomógł! Ale jak? Morele? Dawaj tu Morele! Czeka, bo do nas. Morele! Gdzie jesteś? Nie wiem, na zdachu. Zdachu na ten. Jak to? Już zaraz wracamy. Ale tutaj obok mnie? No i nie dowiem się. Dobra, czat. Jedna. Aha, ona tyle tylko daje. O k***a. Ja zaraz nic nie będę widział. No to jest k***a. Bo ja mogę sobie tak naładować full kewa, tylko że... Oj. No ja mogę im naładować. Tylko pytanie, czy ja na im... Wjeżdżamy, musieliśmy założyć kamzy.
Dobra. Ryzykant. Dawaj, dawaj, dawaj. Dostaję mocno. To nieźle leży. Nie mam maski. Chłopaki, chłopaki! No chyba po... Panią, że pani teraz wpisuje coś tutaj? Przypominam o ogłoszeniu na policyjnym. Do widzenia, proszę pani. Z faltem. Mniejsze 3 euro milowe. Jezus. Idol! Chłopaki! Chłopaki, kocham was, lecimy! Idol, ratunek! Dobra. Prawie się wyjechały panowie, ale dla was wszystko. Jako zapłatę będziecie musieli mówić people wish przez kolejne 30 minut. Nie, no trochę yikes. O, people wish. Mogę screenshot, ale nie to. Dobra, dawać was na szpital, czy co się teraz dzieje? Szpital, szpital. Szpital i potem się już nie znamy, nie? Tak, tak. Dobra. My tylko save robiliśmy. Tak. Taki przypał za save. na szpitalu jestem, nie. Na szpitalu szpital z nimi. Jest, szpital. Milion ludzi, nie milion ma. Ludzi. Biegam po tej mecie. Już was, chłopaki, biorę. O, pipoły, mój licerzu, pipoły. Dobra. I tu też są, tu też są. Siema. Siema. Na drugą kolejną. Tak. Na bazę. Tam ten nasz przepraszam. Jezu, panowie, wydaje mi się, że powinniśmy zacząć tam. Gdzie ostatnio skończyliśmy? Na YouTulu. Czy to nie jest dobre miejsce? Bardzo tak. Dobre. Tak. To jest to miejsce. Jedziemy. O ku... Co się stało z samochodem? Chyba nadchodzi Zajcew. Ja pie... Jedź! Zajcew! Nie. On nie nadchodzi! O ku... O ku... Tak. O ku... Przepraszamy, ja tylko chciałem zobaczyć jubilera od środka, bo i tak są szyby. A w tym pokoju zamkniętym to Nicolo Carbonara był. Nie, to ty byłeś. Ty byłeś, o Jezu, a co? W kontrakcie jest, że trzeba tylko brać na barki. No, ta, Jezus to Maria. Ja do tego ale no to Karol pokoju. Przecież dwa dni temu za to już powiem z konsekwencji, dzisiaj przecież Spido był tam tylko. Tak. O, tak, Spido tam przecież przed Vasquezem i na biurku. O, sędzia główny. Doszedłem do ciekawych informacji w sprawie budowli, którą mi pokazałeś wczoraj. Ja mu pokazałem tego jubilera! Może mit? Ej, panowie, dawno nic nie wyłudziliśmy od Konrada. Powiedzmy mu, że Albert Spido... No i teraz ty musisz dokończyć tą historię. Albert. Dokończ historię, Albert. Albert. Idziemy Spido do Konrada i mówimy winny, mu, że Albert Spido... I teraz co się dzieje z Albertem Spido? Czy my musimy prosić Konrada o pieniądze? Czy my musimy czy my prosić... Czy my musimy mając... Konrada! Barka na koncie? Nie p***. Ty, no, słuchaj. Nagle... No nie p***. No? Ja mam 900. Patrz, bez ej, pasożytów wiecie, tyle pieniędzy? Pracuje? No? Na pizzerii Bart pracuje, dzisiaj go minąłem. Ty, to trzeba chyba go wykocić stamtąd. No, ale jest 900. A gdzie pracuje Ivy? A. Okej. Okay. Bez bilecie? Ogólnie... Nie no. Czy my powinniśmy czekać na licytację, czy co my teraz właściwie będziemy... Znaczy, co robimy mówi, z kasą? Fajnie by było sejwować tą kasę z konta firmowego właśnie, gdyby była jakaś licytacja. Tylko pytanie, kiedy będzie licytacja i czy będzie licytacja. No, dobra. Ja sobie teraz powoli odkładam. Inaczej, czy ma ktoś coś, na co by chciał zbierać? No też jest pytanie. Tak. Ja... by było mieć furę, która byłaby sześcioosobowa. O, plus jeden. To by tylko tyle pytanie, nam czy... dało, Jezu. Dobra, no technicznie Harry był za tym, no nie? No Bifrost i... Harry! A co to jest Bifrost? Jego stary! Nie oglądałeś się. Bifrost to jest generalnie most międzywymiarowy.
między też światami. No też jak używasz. Potrzebujemy tutaj nerdów. Jak portal. Nerdge. Jak portal. Trzeba znaleźć most do Asgardu. No to był Bifrost i tylko tym się... A ja wiem, jak się tam najszybciej dostać. Trzeba otworzyć, nie Bifrost, tylko zajcezówkę. Zajcew, zajcew, zajcew. I zaraz wypierdzi nas tak w kosmos, że trafimy do innego wymiaru. Nie ma problemu. Jesteśmy bliscy tego lotu. Ale Davidku, nie stakuj aż tak. No to daleko wylecimy. Bo no wtedy będzie duża przegina. Nie wylecie... O kur... O, chyba widzę diet. Tędy do tej krainy? Spokojnie, żyjemy. Spokojnie. Najpierw spotkajmy się z sędzią głównym. Dobra, weźmiemy Konrada, poddamy i weźmiemy. Napiszę tylko do niego, czekaj pod tym. Czekaj pod doj. Wchodzimy i go poddajemy, żeby nie miał przypału, że z poszukiwanym jeździ, dobra? Karbo, a weź naciśnij ten czerwony guzik w samochodzie. Oj. O! Dia! Lecimy! Halo? O kurwa, tak to jeszcze nie poleciałem. Oj, oj, oj. Dobra, panowie. Panowie. O kurwa, my dalej chyba się unosimy, tak mi się wydaje. Okej, dobranoc. O kurwa. Inzo mówi, że idzie spać. Zrobię zdjęcie. Zdążę zrobić zdjęcie jakieś. Zrobiłem chyba. Dzisiaj, panowie, ruszymy na przestworza. Dzisiaj lecimy. Musimy uratować planetę. O! A, nie mamy samochodu. Panowie, my żyjemy. Żyjemy. Ej, mamy tu parking od razu na Eklipsie. Kurwa, zamknięte. Ja nie mam maski. Masz. O. Jezu, jak to będzie to, co myślę. Ja p***. Dobra, chodź. Konrad. Co to k***a jest? Co? Because I'm Batman! Co jest? O k***a, witam! Ty tego nie widzisz? To k***a było. Panowie, schowajcie broń. Poczekaj chwilę, to zaraz będziesz widział. Witam! Czy panowie poruszają się Batmobilem? Potrzebuję mojej pomocy. Jakie? Autem przejechać się musimy? My się znamy na autach, damy radę. Tu jest jakieś auto? O k***a. Witam. Dzień dobry. Mam szkodniki w swojej willi, panowie. Jestem filantropem. Krzyki! Nie, momencik. Tak, tak, proszę pana. Panie jednorożcu, co się dzieje? Ja jestem głuchy, ja nic nie słyszę. O k***a. Ale pan jest głuchy i nie słyszy. Co teraz? Co teraz? Wysłuchajcie go, proszę, co mówię. Panie szofer, mów im, bo ja nic nie słyszę. Ale to, że nie słyszysz, to nie znaczy, że nie możesz mówić. Mogę mówić? Posłuchajcie go. Panowie, jest sprawa. Potrzebuję waszej pomocy. Mam szkodniki w willi. Mogę mówić jeszcze? Chyba mogę mówić. Potrzebuję pomocy ze szkodnikami. Mam w willi szkodniki, mam tam takie samochody, takie ładne jak ten samochód. I mam ich jeszcze dwa. I jest super. Ale jest taki mały problem, że są takie szkodniki. Ja potrzebuję z nimi pomocy. Moglibyście panowie z nimi pomóc? Jasne! Panie szofer, napiszesz mi? Pokazali tak, dziękuję. Nazywam się Daros Lew i mam kolekcję Ferrari. O kurwa. Będziemy do tej misji potrzebować. Gdzie jest willa? Mam problem starszego pana. Przyjąłem zadanie. Ja się muszę przespać, tak, tak. A mam pytanie. Zapytaj go, czy możemy. Zapytaj się, czy możemy poruszać się Batmobilem. Potrzebuję pomocy. Powiedział, że ma dwa takie na hafę. Niestety, panowie, Batmobil że... aktualnie jest dla nas. Ale na jaką willę? Zapytaj go, David, na jaką willę? Siwy, ja mam problem starszego pana. Wziąłbyś mnie na kolana? I no pojedziemy dobra. Wtedy tym autkiem. Ja wam pokażę szkodniki. Szofer, tłumacz im na migowy. Tłumacz im na migowy, oni mają jechać. Ty to jedźcie. Jedźcie za nami. Mam dwa szkodniki. Dobra, to wsiadaj. Idźmy, pojedziemy. Nie, wy panie siwy. Tak? Ale... Pan może na kolanka. Kolegę na... Kurwa, fifka! Dobra, wchodzę. O, dziękuję. O, k***a. No teraz to jedziemy. Tutaj musimy prosto jechać, tu w prawo troszeczkę. O k***a. Wy... Tak?
szofer, weź mu tam tłumacz. Czy chcesz się przejechać moim autem? I tak chcę. Będzie chciał się pan. Tak? To tutaj sobie kawałeczek przejedziemy i zaraz pan będzie mógł tutaj się jeszcze odpokować. Troszeczkę prosto. Ojej, a tu jakiś tutaj przycisk widzę czerwony. Nie, to pan nie klika przycisku czerwonego. A, wydaje mi się, że... No, wydaje mi się, że jakby można było kliknąć. Nie, ja bym myślę, że pan tutaj nie klika. I tutaj w prawo. Witam! Ała! Ała! Alta policja. Jak pan zobaczy te szkodniki... Jeszcze jeden raz. Oj, a nie wiem czy chcę. Do I click it? 5 na 5. BAM! Oj, dobrze. Panie szofer, czemu się zatrzymujemy? Mogę, czy można nie za... Nacisnąłem dobrze, czerwony przycisk 5 razy. Jak chcesz się przyjechać, dobra. Zapraszam, szofer puści. No to chyba wiadomo, gdzie jedziemy. Wracamy do tyłu. Panie Siwy, możemy sobie kawałek przejechać i potem prowadzi. Pojadę na miejsce. Do oczywiście. Przypomina pan mojego bratanka. Oczywiście. O, a pan policjant w porządku. Piłuje. Czy potrzebujecie pomocy z tym napadem? U3? U5? Dobra. Ludzie są po prostu przepiękni. Gdzie ta willa? Mam pytanie. No dobra. I to jest moja willa i tu są szkodniki. A w jakim sensie szkodniki? Szkodniki to ludzie, takie, czy? Są takie... O ku... No mamy go. Dobra. Wiecie, panowie, tam są takie karaluchy. Patrz, Ronaldo idzie, on nic nie widzi, ale on biegnie. No. To jest jakaś impreza w środku. Zaraz za momencik tam się wypleniły takie duże szkodniki. No widzę chłopa ten z tego. A więc panowie, to drzewo to sosna wejmutka. Można ją rozpoznać po wysoko miejscowionej koronie i po takich dużych krzyżkach. O k***a. Ty! Szkodniki. Czy to są te szkodniki? No z czym takim nadzieniem? Nadzieję miłości. Panie Elizabeth! Zabić go! Co grozi? Można tak! Musimy go zabić. Nie. No ja tylko tej... Porozmawiajmy z nim. Ale musimy to zrobić w końcu. Dobra, panowie, mam plan. Dobra? O Jezus. Nie. Skąd ja pochodzę, mamy inne chcesz zastosowania się tu? Na tak. To są bitą śmietanę i truskawki. Wyplewię go, chwila. Musicie się wtopić w tłum. O, mógłbym pani pokazać, jakie zastosowanie mam do truskawek. Dzień dobry. Bitej śmietany. Panie Elizabeth, witamy. Witamy. Proszę się czuć jak u siebie. Tak, proszę sobie usiąść na mojej nóżce. Zapraszamy. Tylko kawałek dalej od pani Elizabeth bym poprosił. No, DJ, głośniej muzykę. Co jest? To jest k***ator. Panie Siwy. Tak. Pan w butach wlazł mi do basenu. Ojej, najmocniej przepraszam. Nie, woda będzie brudna. Elizabeth będzie miała brudne stópki. Tak, i nie tylko. Zaraz się popluska. Aha. Koleżanko, ja za tobą. A panowie to tak sami bez koleżanek? Panowie! O jak Elizabeth, to ja chyba też wypadałoby. Nie oszczędzamy ruchu. Ła. A my się chyba poznaliśmy już! Jak najbardziej! To są moi przyjaciele z ziemi! Tak, witam! Witam, co dobrego! O, wie pan co, może tak nie przy gościach bym poprosił? Nie przy gościach, dobrze, wyjdźmy za to! Chciałbym porozmawiać o moich butach, tak. Chodźmy na chwileczkę. Nie no, impreza pierwszej klasy. Dobrze was widzieć. Jak najbardziej. Bez was to już dawno byśmy skończyli bez... O, to prawda. Co dobrego, co słychać? Zamieniam się w słuch. Ja bym poprosił o podniesienie rąk i pójście ze mną. Panowie, co wiecie do jednego z bogów. Was chyba po... To prawda. To akurat prawda. Panie Thor, z bogów będziecie celować z broni palnej?
Nie, nie będziemy. Panie Tor, ja bym prosił tutaj za płot, byśmy porozmawiali, bo mamy jedną bardzo ważną sprawę. Mamy sprawę. Było miło. No było. Miło, było miło. Panie Tor, my mamy sprawę, bo ja bym chciał Pipo Shy tak delikatnie zapytać, czy istnieje szansa do tego Lokiego. Ponieważ okazało się, że Loki to nie jest Loki, to nasz kolega Dia Garçon. I może pan powiedzieć, jaki Dia Garçon? Przecież jego nie widać. No tak, bo ma dziewczynę, ale kiedyś stały członek naszej grupy. Nie chciałby w ogóle, może pan by... Zrobimy tak to, że... O, tak. Dziękuję. Czy nie chciałby pan może wrócić do siebie? Nie żeby ten, drodzy ale... Drodzy panowie siwy i nie tylko. Powiem tak, kiedy ostatnim razem się widzieliśmy, Lokiego miałem na ramionach. Niestety w drodze do Asgarda, by odstawić Lokiego do więzienia, Loki mi się wymsknął. Obecnie gdzieś wędruje po ziemi numer 4, ziemi numer 6, a ja postanowiłem pierdolić to wszystko, nie uganiać się za nim i poczekać tutaj, aż posłusznie wróci jak pies. Tak jak zawsze wraca, z przeprosinami na mordzie. No tylko to jest ten case, że to nie jest Loki. Nie no, panie siwy, tak? Z całym szacunkiem do osób istot ziemskich. Oczywiście. Znam Lokiego dość dobrze i wiem, jak wygląda Loki. To od kiedy Loki mówi: ha, Erwin, no zobaczcie, co się stało. Ha. Faktycznie. No właśnie. To nie brzmi jak Loki. A wczoraj tak właśnie brzmiał. Panowie, ale ja ludziom z Asgardu muszę coś powiedzieć. To nie jest tak, że ja wrócę i powiem, cześć, wróciłem. Okej. Okay. Potrzebuję coś, żeby ich udobruchać. O k***a. A co ich będę udobrucha? Będę potrzebował... Zastanówmy się, co jest tutaj, czego nie ma tam. Albert Spido chciałbym... jest. Można jego. Ej, nie no. Ja nie jestem towarem zamiennym. Damy Spido. Chciałbym carbonarę. O k***a. Bierz go. Nie, pizzę carbonarę. Pizzę? A nie makaron? Tak. To my tylko ponczusia mamy. My pizza mamy carbonara. Makaron na górę. Ale ja chcę k***a pizzę. Chcę k***a pizzę. U mnie taka występuje. Spaghetti byłoby za łatwo. Rozumiem, że to endgame, tak? I jest pan gruby teraz i pan będzie żarł fast food. No dobra. Sytuacja jest... No nas... i pan się znowu zezłościć? Nie, chcesz, przepraszam. Tego? Nie. Się? No nie, przepraszam, nie chciałem. Nie. Chcesz tego? Nie. O. Nie. Przepraszam. Ma pan taki gigabłąd. Ostatni raz się uspokaja. Dobra. W takim razie panowie. Przynieście mi pizzę carbonare, a ja zapomnę o Lokim i wcisnę jakąś ściemę tym z Asgardem. Dobra. To my przyniesiemy pizzę. Będę tu, gdzie zawsze. Jasne, grubciu. Udam, że tego nie słyszałem. Mamy pizzerię koło za... Pizzeria. Trzeba jechać na pizzerię. Na pizzerię trzeba. Jest godziny, są godziny otwarte, więc idolo. Chcemy po prostu pizzę carbonara. Pizzę carbonare! Just pizza. Uwaga, leci carbonara. Nie, on ma. To jest pizza. No dobra, niech będzie. Panda. Panda, poka, panda. Poka? Poka, pokasowym. Jezu, co ty? No, o, i na staniemy. Benzynowa. Stacja benzynowa. Jedna carbonara i jedna woda, cześć. Na tacy. Dziękuję. Proszę bardzo. I co, Maksiu? Cześć. Dobra, nie masz bazyla. O. I to jest carbonara, czy nie? Nie wiem, zapytaj. Nie widziałem. Maksiu? Co tam? No. Zapytasz skąd wiem, że to ty jak się nie zlegitymowałeś, no nie? Dobra, chodźmy. Ej, Tor! W górę! Tor! Mamy pizzę! Psst! O! Tak szybko? Tak. Mega szybko wam to zajęło. To tu, chodź, Tor. Masz nawet dwie carbonary. Zrobił... Chyba pani niezadowolona wyszła. Zrobił je David Gilkenly. Siwy. Mhm. Czy ty chciałeś mnie oszukać? A ja chciałem. A przepraszam, chciałeś od razu zwrot do mnie.
Kiedy to mówimy, że to stary dziad zrobił na nasze zamówienie. Czy on zrobił jakąś inną? To był Czesław Panakletti, ojciec Padina. Wiesz, czym się charakteryzuje pizza carbonara? Z grzybem? Z nieumiejętnością prowadzenia pojazdów? Nie. Z pancettą. Jaką pancetta? Pancetta. Taka szynka. To, co mi daliście, ma jakieś oliwki na sobie. O fuj, Boże. Pizza z oliwkami. Obrzydliwe. Panowie. Ale mamy jeszcze jeden plan. Wiemy, kto może zrobić perfekcyjną carbonarę. Wy chyba bardzo nie lubicie tego swojego kolegi, co? Lubimy go bardzo. Dobra, zrobimy tak. Nie wydaje mi się. Ogarniemy kuchnię i sami zrobimy pizzę, dobra? Tak zwany overcooked moment. Proszę bardzo, z czego składa się carbonara? Pan Siwy, po jednym składniku. Ciasto, proszę bardzo. Ciasto, proszę bardzo. Pan w trupiej czaszce. Jajka. Jajka, fantastycznie. Pan w czarnej masce. Ser. Aha. Pan w samochodzie. Boczek. Ty, ale się trafi. Boczek akurat ty. Bez kitu. Pancetta. Pancetta. I znowu do pana? No, mogą być na przykład pieczarki. Jeszcze. Ale sos, co? Ogólnie to, sosu jeszcze nie było. Karbonary? Nie, żartowałem. Sos. Czy ty chcesz mi wdać? Sos robi z jajek. No. Sos. Niech będzie, że wam się uda. Dobra. Damy radę. Jeżeli będziecie mnie potrzebować, wiecie, gdzie mnie znaleźć. Dobra. Jasne. Pieża pizza. Zapraszamy. Włoska restauracja. Zapraszamy. Oczywiście. O, dzień dobry. Dzień dobry. Pani, ale zawsze zapraszamy. Zapraszamy. O, dziękuję. Według rodziny italijskiej tradycji. O, to my może tutaj zasiądziemy. Dobrze, idę przekazać kochanowi. Dzieci mają swoją strefę, Alberciku tam z lewej strony. Tak, dla Albercika Happy Meala, pewnie. Ej, Erwin, od kiedy jesteś kelnerem Valoro? A czemu ja? No to zobacz na tego zaladą. O kurwa. Dzień dobry. Witam serdecznie. Chcielibyśmy zamówić trzy koktajle. Trzy koktajle. Dwie pizze carbonary. Carbonare, pizzę carbonare, tak? Tak. To musiałabym spytać szefa. Oraz jeden zestaw Happy Meal dla naszego budulka. Ale jeszcze raz. Speedo, nie przejmuj się, ogarniemy coś. Dobra, mamma mia. Tak, słucham. Carbonara. Carbonare byśmy poprosili. Tak, to ja. Panowie. Pizza carbonara, twoja. Czegoś takiego nie serwujemy w naszej restauracji. Pa. To nie może tak być. Jedyna opcja to możecie sobie ją sami zrobić. Wie ale nie co? Mogę na to patrzeć. Ja słyszałem, że w dniu dzisiejszym jest dzień otwarty pizzerii i że możemy normalnie sobie zapłacić i normalnie wyrobić pizzę. Pana, tak jak mówię, pizzę możecie sobie zrobić sami, ale ja nie będę na to patrzeć. I patrzcie, i to jest właśnie, Chwila. Pizza carbonara, to nie jest pizza. Tutaj panowie, tutaj mamy szatnię. Proszę się. Mój ulubiony kolor piłkarski to 60. Panowie, kto chciałby się przebrać? Ja. Dobrze, w takim razie tutaj przebrania. Dam panu tutaj dostęp do szafeczki. Oczywiście, proszę. To są ogrodniczki. No i chuj do tego. No i znowu mi stoi, David, no weź. Stoi ci? Oj, Erwin, go! I znowu przeze mnie, ja p***e. Jesteś obrzydliwy. Dawidku, musisz to sprawdzić. A panowie, sprawdzać to se możecie po pracy. Po pracy, jestem spokojnie. Gotowy! Zapraszam zaraz razie. Sos do tej pizzy. Ola! Panowie, dostaniecie składniki i będziecie mieli za zadanie zrobić pizzę. Świetnie! Gotowi jesteście? Szanowni państwo, prosiłbym, aby państwo puścili kuchnię ze względu na to, że będzie tutaj robione gigantyczne przedsięwzięcie. Panowie, wyjdźcie, bo oni was spią tutaj przecież. O Jezu! Erwinku, oprowadź nas, bo ty jesteś tym specjalistą. Tak, panowie, oczywiście. Panowie, ja może wam pokażę. Co? Dobrze, proszę. Tutaj mamy lodóweczkę. No przecież wiem. Lodóweczki, wyjmę wam wszystkie składniki. Dobra. Co? Pan weźmie składniki tutaj. Ja wezmę wszystko, nie myślę, że ja sobie wszystko już poradzę. Proszę bardzo w takim razie, tutaj składniki dla pana. O k***a. Trochę tego jest. Truskawki, k***a? Z tych składników trzeba zrobić pizzę. Dobra, Dobra, ja sobie poradzę. Ja będę obserwował. Nie, pan sobie wyjdzie, my sobie pomyślimy w spokoju. Wydaje mi się, że powinien pan wyjść. Dobra, panowie. Pan wyjdzie.
Przemyśl stanie tam, nie, żeby pan... Nie, dobra, tutaj będę obsługiwał. Dobra, panowie, tak, pierwsze co robimy. Dawaj, przybijaj ten, ciasto. Ciasto trzeba ubić. Tak, trzeba ubić ciasto. Dobra, i teraz... Ugnieć. Pa. Ugniatamy ciasto. Wygniatam ciasto. Wygnieć i teraz... Trzeba sos zrobić, tak? No ale sos robisz z jajek, to z jajka. Jak z jajek? Musisz bić. No carbonara robi z jajek. Dobra, czyli... Jajka. Fresh eggs, nic. Będziesz musiał pokręcić ciastem na palcu. Ja kręcenie ciastem na palcu, co? Możesz, nie musisz kręcić na palcu, są inne jeszcze. Musisz na głowie zakręcić. Tak naprawdę powinieneś kręcić całą dłoń obiema. Dobra. Zakręć im teraz, nie zakręć troszeczkę. Nie podpuszczam cię, nie zakręcisz tak jak śmigłem. Świetnie, trochę soli i pieprzu jeszcze dodaj, bo mało. Dobra, ja rozsyłuję. I wybierzemy. Pizza z truskawkami carbonara, Boże. Dobra, zrobimy tak. Ser to na pewno. Baby okay, jeszcze mąka. Mięso, bo mięso też. Mięso i co jeszcze? No z tych rzeczy marchewka, ziemniak, wiem, bułka, cukier, sos pomidorowy. Ja mam teraz panu pomóc. O jak się robi zupę olejną? Ty, robię coś, pana robię coś, robię coś. I dodaj 2 litry oleju. Robię coś. Tak. O k***a mam. Panowie. Pokaż. Czy dobrze nam wyszło? Kawałek, żeby posmakować. Zjadłeś? Berlusconi, grazie! Niezła impreza, samemu się bawisz. Przyjaciele wrócili! Cześć, Toruś! Zapraszamy, Toruś, zapraszamy! Chodź, Torek, chodź! Jezu, dziwnie tak. Cześć, Torze, o wielki Torze, no cześć! Mi ziema. A to by trochę Brzusio wywali... Co jest, kurwa, u nas imprezy robicie na ogół? Nie chcecie z kim rozmawiacie? Co jest? Jak to u was? Golfem podjeżdżacie u nas na kwadrat i co? Na wasz kwadrat. Panowie, ostatnia szansa, macie okazję sobie odejść stąd. Przyjaciel? Nie, ja to nie znam. No. Całe szczęście, k***a, prawie. O, no, to jak to stało? No, mało brakowało. Mało brakowało, byś mi ci k***a. Dobrze, to nie jest niebieskie bluzie. Na razie. Ty się spiesz tam szybciej. Torze, mamy dla ciebie najprawdziwszą. Wracać, ziemianie, minu. Erwinku na przykład można. Erwinku można. Tak. I proszę bardzo. Mam tutaj wielką pizzę. Pizza carbonara. Tak, miała być. Pizza carbonara. I jest. O, ja nie sądziłem, żeby naprawdę. Naprawdę. No dobra. No tak nam zależy na naszym przyjacielu. Spróbujmy. No. No, psy jadą, wejdźmy. Carbonara. Psy tu jadą, bo szliśmy. Panowie, spokojnie. Podjeżdżaj. Panowie, no powiem tak. No. Skoro już sobie pojedliśmy, wy załatwiliście, co mieliście załatwić, to teraz przejdźmy do sęku spotkania naszego. Dokładnie. Ta pizza była w sumie potrzebna tylko po to, żebym się zjadł, bo głodny byłem. Mhm. Pan, ja bym zostawił naszego przyjaciela w spokoju i bym wrócił do siebie. Okej. Okay. Tylko jest taki mały problem. Dobrze, możemy odpuścić Speedo, no dobrze. Mój Stormbreaker został mi skradziony. Ale... Z niego nie opuszczę ziemi. No przecież miałeś ten młotek. Nie, to nie był ten. Erwinku. O, tak, Torku. Stormbreaker jest czymś dużo silniejszym od niż mój młot. Mój Mjolnir. Aha. Dzięki niemu. O, pan będzie mną książkę. Może pan powie, czym jest Stormbreaker? Czym jest Stormbreaker? Proszę bardzo. Notka filmowa MCU. Stormbreaker. Broń zrobiona w kuźni przez ostatniego z olbrzymów, bodajże? Generalnie broń mogła skontrolować energię rękawicy nieskończoności, nawet w pełni ładowanej kamieniami. Posiada również funkcję Bifrost, czyli coś potrzebne do transportu międzyplanetarnego, międzygalaktycznego. Uczymy się o Stormbreakerze. To naprawdę. To jest Thor, Jerry. To jest Thor. Daj spokój. Co to jest? Gadamy z Torkiem. Tor. Z kim? Z Torkiem, Tor. Kto to jest Torek? MCU nie ogląda... Jezu, następny nie ogląda. Ja p***a kolejny. Tor jest ludzka istota. Zmiękczając Torek.
odejdź stąd z tym swoim śmiesznym pukawką. Dobrze, pewnie schowam broń, tylko mam pytanie, bo dostaliśmy tutaj pewnego rodzaju wezwanie na teren, że byli pan... Za bramą czekali, było dwóch typów. Przejechali, zrobili nam drive-by'a. Są teraz na włoskiej, stare Aloro. Rejestracji WK. No jak najbardziej, tylko że pewne osoby zeznały, że jest tutaj broń długa, klasy drugiej. Kto zeznał? Mogę cię poprosić na chwilę, szefie kuchni, na bok? Jasne. Osoby, które zostały posłane. No chyba można im i przegonić ich? Jerry. Dobra, mieliśmy imprezę. Co? Zapraszam, może pan cię dołączyć, zapraszam. Tu nie, ja tutaj pokażę. Generalnie Jerry, ja ci powiem jak było, dobrze? Dobra, słucham. Będę absolutnie szczery. Okej. Stoimy sobie z torem. I przybiega jakichś dwóch meneli, proszę ciebie, przez tą bramę, bo ją można otworzyć, już ci pokazuję. Pyk, okay. Prawda? I... Ręce, oboje ręce! Żadnych BK, żadnego niczego, kajdanki na ziemię, Lalunia. Kajdanki na ziemię, żadnych BK, żadnego niczego. BK to ja mam jedynie z tego coś stało, a nie jeszcze coś myślę. No i kontynuując historię, przyszło tych dwóch meneli i mówią, czemu nam wbijacie na kwadrat, a my mówimy, gościu, wypij stąd, a on idzie, zabiera nam samochód i próbuje odjechać, no to go rezygnujemy z tej długiej, no. Szczerze nie wiedziałem, że się wydarzy, to co właśnie się wydarzyło. Czemu tylko my we dwójkę się zakłóci? No bo ja jestem z nimi, a on jest Bogiem. A ja jestem diabłem na wyspie. No to chyba trzeba go... W takim razie. Nie, jestem nieśmiertelny, diabły są nieśmiertelne. Tak? Dobra, pomijam tych dwóch, co przyszli w mundurkach. O co z tym chodzi z tym? To panowie się dołączą, pan i pani, no. Panowie. Nas, prosimy. Już zostańcie. Gdzie jest Stormbreaker? No właśnie. Potrzebuję Stormbreakera, aby wrócić do siebie. I móc znaleźć prawdziwego Lokiego, który gdzieś tam sobie wędruje. No tak. Bez tego, no niestety. Będę musiał jakiegoś Lokiego wziąć, a jedynego Lokiego, jakiego znam, to wasz przyjaciel. Dlatego albo znajdziecie Stormbreakera, albo ja biorę przyjaciela ze sobą i tyle by to widział. No to chyba znajdziemy. No dobra. Dobra, dzięki Torek. Wolę formę Tor. No bo ty mówisz do mnie Erwinek, to ja do ciebie Torek. Dobra, no to chyba jedziemy, co? Jasne. No do widzenia. Jego. Uważajcie na siebie. To się wysłało, wie pan. Halo, Dia. Cześć. Gdzie jesteś? Dobra, biegiem. Trawa. Piasek. Tak to wygląda. Drzewo. Przeciąg. Wyświecić piesa, wiesz? O, dobra. Ej, Dia do mnie zadzwonił. Tutaj. Może w górę. O, k***a. Ja p***ce. Brat is here. Ja już nie pytam. Dia! W ogóle, no? No żeś o***ał. Ja wyobraź sobie, leciałem sobie tą teczą z tym torem i nagle mi się zachciał kichać. Cichnąłem i nagle znalazłem się w innym miejscu. Zjechałem tak mocno o ziemię, bo miałem ten motek miałem ze sobą, bo ja ten motek przyszedł jak zapałem. I czaisz to, że jak zjechałem motki o ziemię, to nagle, zanim odzyskałem przytomność, były jakieś dziobki w garniturach przy mnie i zabrały ten motek. Ale nie jestem pewny, ale tak zakładam, że to chyba byli fibowcy, bo widziałem żółte napisy na kamizelce z tyłu. W sensie FIB? Tak. No. To pewnie FIB przejęło ten młot. Może tak być. Idę na metro centrum. Jezu, Dia, zostań tak jak teraz jesteś. Może już zostawimy co? Nie. Ale lewitujesz, stary. Ja wiem, taka moc. Dobrze, stick to the plan. Jak powiem słowo Mirabelki, to wiadomo co. Hi Molly, hi, that's Hi guys, usual day. We caught two drug traffickers. We should use the elevator, you know? Yeah, through the elevator, yeah. Alright, 6969. Put that code in. Go, let's go. Are you sure? Oh, yeah. That's the one. Yeah, that's my office. I love this place. Hey, guys. Hi, guys. Hello. 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 Oh, yeah. What's up, guys? All good. Yeah, we two drug traffickers. Yeah. It's our biggest success.
Tak czysto fabularnie to Ricto, teraz twój przyrodni syn Petelauk. Dobra, panowie. Wkręciłeś się za bardzo, Karbi. Slowly. Slowly. Thanks. What are you doing, man? Yes, it's me. But you rushed in front of me. What the fuck, man? Why are you going in front of me, man? Apteczka, apteczka. Potrzeba apteczki. Dawid, apteczka. A dostaliśmy apteczkę? Nie. O k***a. Ja mam. On ma. A Speedo? Dobra, czekaj. Puszczę go. Nice. O k***a, jak ja tapuję. O k***a. I see him. Okej, okay, to ewidentnie nie działa. O k***a. O k***a. Oj. Ja bieg z RPG-iem jakimś chyba. Cofaj na raid pika, cofaj na raid pika. Czy ja za tego chłopa, którego miałem nie zabić? Bo chcę, wiecie, rolnąć, jak oni są sprefajerowani na mnie. Jesteś gotowy? Ja bejtuję, patrz, bejtuję, a ty strzelasz. Halo? Jo, siema, co tam słychać u ciebie? Siema, mordeczko, siema. Co to? Witam pana. O k***a. On nie miał RPG. On ma młot. O k***a. Zobacz. Czekaj. Nie no, nie gadaj. Jo p***y! Zobacz, co się dzieje. Dużo cię nie ominęło. Zanął był chłop. O k***a. Ale d***ny. Dasz potrzymać? Co? Daj potrzymać. A co? Ty wiesz co. To czekaj, zrobimy sobie zdjęcie z nim. Ale nie tutaj. Wyjdźmy stąd na razie. Dobra, czekaj. Wyjdziemy i zaraz ten. I zaraz możemy. Co jest więcej warte? Dia czy ten młot? Speedo. Nie, mi nie wyjechał. O k***a, dostałem. Faktycznie. Siadaj. Jedź! Czemu ktoś wysiada z miejsca kierownicy? Jednemu jakiejś statuły wolności. Przepraszam. Czemu ja prowadzę? Wolę do Landryn. Czemu ja prowadzę? Wolę do Landryn. Thanks. I'm glad you came along. Panowie, mam nogę, mam moc. Będzie potrzebne odbicie, mamy długie. Dobrze, będzie potrzebne. Nie będzie potrzebne, niech gdzieś się zaczają. Nie mogą, bo się s***dzą, jakie mam śmietany. Jak to? Trzeba gdzieś wysiąść, bo nie uciekniemy tym. Cztery auta. Wysiadkę gdzieś trzeba. Gdzie? Będą do nas cały czas. O tutaj schodami w lewo. Po lewo schody mamy. Go. A! Że na górę. Chłopak, jestem na dole! Dawaj go. Siema! No. David jest na dachu na południe, od nas na galerii szybki. Dobra, zajebie. Chodź. Spokojnie, jeden gloczek. Jedziemy se do Tora jak szefowie. Stoi w sensie tam. Stoi na stacji lokomotyw. Dzień Mano. Dobry, mój przyjacielu. Torze! Sobioni! Jesteśmy! Moi przyjaciele! Torze, tutaj zobacz co mam! O Jezu, jaki ciężki! Weź ty! Mój Stormbreaker!
twój Stormbreaker jest. Weź go do ręki. Aż muszę sobie pamiątkowe zdjęcie p***nąć. Pięknie, zróbmy sobie. A weź tak, celuj, wiesz, jakbyś tak chciał mi z***ać. O tak! Proszę, Torku. W takim razie, panowie, umowa to umowa. No tak, no tak. Ty wypełniłeś swoje zadanie, ja wypełnię swoją obietnicę. No tak. Tak jak się umawialiśmy, opuszczę ziemię i wrócę do siebie. Nie będę wam więcej przeszkadzał, ani nie zabiorę waszego przyjaciela ze sobą. Okej. Okay. Wiesz, czasem możesz wpaść do nas, nie? Ale wpadnij czasem! W czwartek będziemy robić jubilera, przyda się jakieś giga odbicie, na przykład piorunami. Wiecie, pomyślę o was, przyjaciele tam na górze, szepnę dobre słówko. Dobra. Na mnie już pora. Trzymajcie się. Narazka. Możliwe, że do zobaczenia. Do zobaczyska, Torek. A dia? O, no to nara. A właśnie. O nie. No kurwa macie. Ja p***le. No, dobra. Cześć, Harry, piątka z góry. Piąteczka, high five. Ha, psiu. Dobra, słuchaj. Namierzyłem Rona i Hermione. Się, no. Znaczy Rona i Hermione. Hermione, nie, Rona i Hermione, ja z ciebie czułem, dobra, nieważne. Małpy mi zostaje, wiesz, mogę mówić No. Jeżeli cię odczarujemy, to możesz już nie mieć płaskiego nosa, tylko wyglądać tak jak rok temu, czyli dobrze. Jasne, nie ma problemu. Dobra, nie ma problemu. I Sandman, dziękuję bardzo. Dobra, to ja tak, Ron i Hermiona są tak, gdzie wczoraj zostawiliśmy. Dobra, wezmę cię na ręce. Na Megamolu, na... Dobra. Na YouTube. Dobra. Dobrze. Hej! Zakochana para, Ron i Hermiona. Cześć, Hermiona, cześć, Ron. Cześć, panowie. Jest teraz zjednoczenie. Jest Harry. Harry, poznaj swojego kolegę i swoją prawie dziewczynę. Jak dziewczynę, pan? Nie słychać go, co jest? Tam patrz, co... O ała! Worst part zawsze. Mam prosty nos! Harry? Mam prosty nos! O k***a, Harry! O k***a, dia! W końcu! Mam prosty Harry. Nos! Boże, Harry. Hermiona! Ron! Harry! Harry. Cześć, ja Harry! Zaśmę. Witaj! Poczekaj chwilę, ona w ostatniej części będzie z Ronem. Nie, przytulaj się z nią, nie ma co słuchaj, potem się inwestować emocjonalnie w tą relację. Traci się, nie traci. Ron też się puszczał na Caio Perico, tak, kartel sobie przejął. Taka blondyna obracała Rona wokół palca z kartelu. Co ty za głupoty gadasz? Zostaw mi moich tutaj wariatków. Słuchajcie, zanim wrócicie do Hogwartu, proszę zdjęcie. Tak się składa, że to akurat prawda. Magic was never an option. Tak, dokładnie. Harry, możesz tutaj... Co tu się działo, jak mnie nie było? Ja jestem jego zastępcą. Tyle za to, co powiedziałeś. O mój Boże. O, nie da się idealnie z tego zdjęcia zrobić. Co to? Dzień dobry. Ale nie, chcę stanąć przy tym. To ten z łazienki! O, co się dzieje? To za Extended Universe. Ale jesteś duży. Zajcem. Tak duży jak ty prawie. O wziął tego! Uciekaj może, co? Harry! Zostań z ogrem! O może ich. Plastuś! Plastuś! Może ratujmy ich, co? Nie. Co się stanie? O wziął go. Proszę. O, to nie nasze uniwersum.